Witam Was serdecznie, ja jestem Drażek i prowadzę dla Was kanał Wiking z lasu. Co nowego u mnie, to zaraz się dowiecie. A ogólnie mówiąc, nic ciekawego. Nie, ciekawe rzeczy są i właśnie dlatego robię o tym filmik, tak żeby przywitać się z Wami. Żebyście też Wy się nie nudzili i nie zamyślali przypadkiem, co tam u mnie słychać. Ogólnie wygląda to tak, że co, no że czasu po pracy niewiele, ale przychodzę sobie chociaż na pół godzinki, na 20 minut coś porobić. I zacząłem układać szpej. I tu zaczynają się lekkie problemy, gdyż jest jego coraz więcej. Może to i dobrze. Na początku byłem tak sceptycznie nastawiony do tego, bo mówię, kurczę, po co mi to wszystko? Tyle tego jest, że to ja tego nie jestem w stanie wykorzystać, zużyć i w ogóle. Ale patrząc na to na szerszą skalę, gdy na przykład ktoś by chciał do mnie przyjechać, jeden z Was, jakiś z widzów, jeden, drugi, trzeci, gdyby ktoś chciał mnie odwiedzić, nie musi na przykład ze sobą targać praktycznie połowy sprzętu, ponieważ mam dodatkowy, aby kogoś tym uraczyć. Ewentualnie wybierając się gdzieś z rodziną, też dla nich mam praktycznie wszystko. Nie mam czegoś, czego mi bardzo brakuje, aż tak mocno, chyba że naprawdę dobrego namiotu. Ostatnio się zapatrywałem na dwie pałatki wojskowe, gdzie znalazłem na oficjalnej stronie Wojska Polskiego. Znalazłem takie dwie pałatki wojskowe w cenie jednej sztuki kompletnej, nowej, z tym omasztowaniem w cenie 35 zł. Tanizna, wyszło 70 zł za dwie sztuki, plus wysyłka 83 zł. I już byłem chętny brać na razie, ale się wstrzymałem, bo zbieram pieniądzory na ciuchy na zimę do lasu. To ciuchy bardziej nie tyle zimowe, nie chciałem grubych ciuchów zimowych, a bardziej takie wiosna, zima, jesień. Także w takich sezonach będę w tych ciuchach sobie śmigał. Co do nich, no to jak przyjdą, to będziemy rozmawiać. Na razie jeszcze już niedużo mi brakuje, ale już niebawem prawdopodobnie będę miał całą sumę, aby całą kwotę, aby móc te ciuchy zakupić. No co, no chciałbym Wam pokazać, poukładałem tego szpeju, chciałbym pokazać Wam, jak to wygląda. Oczywiście nie do końca wszystko ułożyłem, także wszystkiego Wam aż tak nie pokażę, ale większość Wam pokażę. Ale dodatkowo chciałem pochwalić się beretem sobie. Zrobiłem taki beret z naszywką swoją własną, ponieważ no dużo się zastanawiałem, gdzie tą naszywkę swoją zaczepić tak, abym miał ją w sumie za każdym razem gdzieś na widoku. Na ciuchach nie opłacało mi się jej naszywać, ponieważ gdy nowe przyjdą ciuchy, one już prawdopodobnie, a raczej pewne, będą już z gotowymi naszywkami, z logiem, haftami i poza tym zobaczycie, co Wam będę mówił, bo to sądzę, że nie dość, że ja będę pozytywnie zaskoczony, to i Was pozytywnie zaskoczę, jak to będzie wyglądało. Ogólnie projekt jest tylko tyle, co opowiedziany, a naprawdę nie wiem, jak to będzie wyglądać. Z tego, co wiem, to na pewno mega. Więc postanowiłem sobie na taki beret naszyć taką naszywkę, żeby był wszędzie widoczny na przykład, co nie? Jakoś nie przepadam za beretami, wolę chusty, czapki z daszkiem, ale mówię, na berecie będzie też ciekawie wyglądać. Poza tym udało mi się zdobyć za groszową sprawę dużą ilość takich beretów, także myślę o tym, jeżeli ktoś myśli, że taki beret z naszywką jest świetny, to myślę, żeby też przy okazji, gdy już będzie okazja, już będą te nowe naszywki, od razu z taką beret z naszywką od razu może Wam wcisnąć, co nie? Czemu by nie? Jakbyście chcieli. Nie chcecie, to ja se sam będę nosił. O. I tak będzie. I mi na razie się podoba. Muszę się do niego przyzwyczaić. Nieważne. To nie jest ważne. Ważne jest to, że znów dostałem piękny prezent od widza, od przyjaciela, który ogląda mój kanał, z którym widziałem się na zlocie poza szlakiem. Tam byliśmy umówieni na spotkanie. Dwa dni
no ciężko było się spotkać, bo no, każdy z nas był czymś tam zajęty. Ja chyba w ostatni dzień, czy przedostatni dzień z lotu szukałem go, też go nie mogłem znaleźć, bo gdzieś tam był zajęty w swoim towarzystwie, dlatego nie spotkaliśmy się tam, gdzie mieliśmy się spotkać, porozmawiać i w ogóle coś powiedział, że ma coś dla mnie. I szkoda, że się nie spotkaliśmy, bardzo tego żałuję. Jednak postanowił, że no dobra, nie wyszło spotkanie, to ci wyślę. Z tego, co już się, na początku nie wiedziałem w ogóle, co chciał mi przekazać, ale później już mi napisał, co mi przekaże i co mi wyśle. Oczywiście o kim mowa, jest to Mati Polska, którego serdecznie pozdrawiam i dziękuję za paczuchę. Mati napisał, że ma dla mnie świetnego tarpa i naprawdę jest świetny, bo to jest tarp o wymiarach 4x3. Mój największy tarp, jaki mam, to jest 3x3, a wcześniej miałem tarpa 2,5 na 2,5, coś takiego. Miałem jeszcze mniejszego, teraz mam dużego 3x3, a ten jest 3x4. Także moloch wielki i taki jest dobry, bo jest w stanie większej powierzchni nam zasłonić. Oczywiście tego tarpa nie będę rozkładał, no tarp fajny, ma bardzo dużo tych oczek, zaczepów, nie tylko jak mój w czterech w sumie miejscach, ten ma bardzo gęsto, także można w różne sposoby tego tarpa sobie mocować. Oczywiście ten tarp pójdzie na test, gdy już będę w lesie, mam nadzieję, że jak najszybciej. Już się nie mogę doczekać, nienawidzę siedzieć w domu. A ciągnie do lasu wilka. Dodatkowo, oprócz tarpa, dostałem, jak ja to mówię, antenkę do radia. Bo jest to faktycznie, można powiedzieć, antenka do radia, jednak jest to dmuchawka do rozmuchiwania ognia, do uzyskania większej temperatury i w ogóle, wiecie, o co chodzi, no jak się siedzi w ognisko, dmucha, żeby się to lepiej nam zapaliło, to tu jest taka fajna rurka. Lekka, mała, przenośna, już widziałem kiedyś, ktoś to gdzieś testował, widziałem, jak ktoś to gdzieś używał i postanowiłem, że niepotrzebne mi takie coś. Ale może faktycznie do rozmuchiwania ogniska czy czegoś przetestujemy sobie to przy okazji w lesie. Będzie fajnie. Ale to nie wszystko, jednak Mati mnie zaskoczył, bo powiedział, co mi wyśle, napisał, co mi wyśle, jednak nie, na tym się nie skończyło. Gdy otwierałem paczkę, zauważyłem jeszcze dodatkowe inne rzeczy. Fajny ten pokrowiec, który izoluje przed ciepłem, albo gdy jest napój ciepły, izoluje przed ochłodzeniem, taki termoizolacyjny na kubek półlitrowy. Możliwe. Także takie etui, pokrowiec taki dostałem. No i chyba najbardziej najlepsza rzecz, z której się, no w sumie wszystkiego się cieszę i dziękuję bardzo, jednak najbardziej chyba zadowolony, ponieważ dostałem składany, przenośny bidon. Zawsze noszę, jak widzicie na filmach, bidon taki mam duży, 0,7 aluminiowy. I też jest fajny. Mało, niezniszczalny, można powiedzieć, no nie idzie go tam przebić, z niego się nie wylewa, ani nic, fajna rzecz, jednak tu mamy bidon składany i w niego wchodzi tak samo 0,7, czyli 750 ml jakiegokolwiek płynu. Jest fajny, bo jest mały. No gdy napełnię tamten, zużyję tą wodę, to z powrotem tą samą ilość miejsca zajmuje mi w plecaku ten właśnie bidon. Tego sobie mogę na Fajrant, gdy zużyję wodę, mogę sobie go złożyć i nie zajmuje praktycznie miejsca, nawet sobie w kieszeń mogę wrzucić. A pojemność ma tą samą. Także, no, przyznacie, że świetna rzecz, faktycznie bardzo fajna. Kolejną rzecz, którą jeszcze dodatkowo dostałem od Matiego, jest to przenośny zbiornik na wodę i też już wziąłem go w domu, przetestowałem, chciałem sprawdzić, ile wody w niego wlezie. Oj, dużo. Myślę, że to jest około 10 litrów. Nie mierzyłem, ile litrów, ale na wagę, gdy to rękę podniosłem, powiem wam szczerze, do lasu z tym nie chciałbym iść. Jednak zabiorę to do lasu.
bo gdy na przykład w moim strumyku zacznie w końcu, mam nadzieję, że jak najszybciej płynąć woda, to na przykład z takiego strumyka do obozu takie coś jestem w stanie pełne przenieść i dostarczyć sobie dużą ilość wody. Później, gdy ją zużyję, spakować, zwinąć takie opakowanie i zabrać ze sobą z powrotem do domu, albo nawet gdzieś w obozie schować, skitrać, aby sobie tam leżało, żeby tego nie nosić. Ale świetne rozwiązanie. Małe, poręczne, praktyczne. I fajną przejściówkę do gazu mi dał, którą to można nabijać z jednego kartusza do drugiego gaz. Wielu z Was ma te kartusze małe, grube, okrągłe, na które są nakręcane głowice, które idą do kuchenek gazowych, a ja mam takie zaczepiane, on troszkę inne, też niektórzy mają takie, także gdy na przykład u Was zabraknie gazu, jestem w stanie z mojego kartusza dobić do Waszego. W taki oto sposób, dzięki takiej przejściówce, na przykład, a nie chodzić się prosić, ty, gaz mi się skończył, mogę sobie u Ciebie wodę zagotować? No dobra, koniec gadania. Chcę Wam pokazać, jak troszkę ułożyłem rzeczy i sprzęt. I tyle. Ciemność. A więc zaczynając od samego dołu regału. Na samym dole znajdują się namioty. Tu jest namiot jednoosobowy. Tu jest namiot dwuosobowy. A tam z tyłu jest namiot 8-osobowy, czy 6, nie wiem, jest potężny. Do tego dwie karimaty i fajny płaszcz przeciwdeszczowy, taki duży. Jedziemy wyżej, regał, śpiwór gruby, puchowy, śpiwór letni, śpiwór dla Julki i mój śpiwór zimowy, snajperski. I jedziemy wyżej. Wyżej znajdują się plecaki, ten w sumie nowy od kanapowego zasłonił wszystkie. Dobra, to go w sumie chyba ściągnę, będzie najlepiej. I tu się znajdują plecaki. Tutaj znajduje się plecak turystyczno-biwakowy, w którym znajdują się talerze, łyżki, widelce. Już kiedyś w paru filmach go używałem. Pod spodem znajdują się przypinane sakwy do plecaka. Tu mam matę samopompującą. Plecak Dominiki, mój stary plecak, a to jest mój pierwszy, no nie pierwszy, no ale z tych wyprawowych takich leśnych wypadów to jest pierwszy plecak, którego w sumie miałem, nie wiem, ze 3 razy ze sobą i leży. Może go w końcu, może ktoś wystawię na Elixa i go sprzedam, bo szkoda, żeby leżał, jest fajny plecak, ale nie dla mnie. Jedziemy wyżej. Znajdują się, tak żeby tu widział, co ja pokazuję, aha, tutaj znajduje się tarp z Decathlona, tu jest tarp od Matiego, hamak Roplanda, czekajcie, bo coś tu jest za widno, może być, hamak Roplanda, mój hamak z moskitierą. I tutaj można porównać sobie wielkości między jednym hamakiem a drugim. No tamten jest wielki, ten jest malutki. To jest taki pas na dwie butelki. Bardzo fajna rzecz, jeżeli chodzi na jakieś wyprawy bez plecaka. Oczywiście nerka, rękawice taktyczne, poduszka turystyczna, pokrowiec na plecak, dwie kurtki przeciwdeszczowe. Oczywiście nie mogło być inaczej, jakieś czapki. Mój belecik. No i następna półka to tam maczeta, toporek, może łopatka. No i pierdoły, kubki, kubeczki, garnuszki, podgrzewacze, kuchenki, piły, sztućce, gazy, rozpałki. Wszystko to, co w sumie widać. Piętro niżej, tu już jest troszkę ciemniej, może mi się uda rozjaśnić. Tu jest troszkę ciemniej. Noże, pierdoły, butelki, oświetlenia, lampki, lampeczki, czołówki, powerbanki, jakieś oświetlenia i gadżety. Jeżeli myślicie, że to wszystko, to muszę Was zasmucić, bo to nie wszystko. Sam siebie też zasmucę, bo jeszcze wszystkiego nie ułożyłem, a jeszcze jest tego tyle. Przynajmniej tyle,
bo w domu jest drugie tyle. Jest to cała puła różnych sprzętów, szpeju i pierdół, które jeszcze muszę gdzieś poukładać, a została mi tylko w sumie ta jedynie szafka. Także nie wiem, jak się z tym pomieszczę. Ale tak to mniej więcej wygląda, troszkę już poukładałem, już wygląda to trochę jak u ludzi. Także prawie jest wszystko na swoim miejscu. A więc tak wygląda to wszystko. Ja zapomniałem oczywiście, zagapiłem się i zapomniałem jeszcze o tym, że Mati dał mi parę metrów fajnej, dobrej linki, która też będzie do tarpa i ekstra karabinczyk. Muszę sobie takich nakupować. Widziałem na Wishu takie na Wishu, na AliExpress czy tam gdziekolwiek, na tych chińskich sklepach sprzedają takie naprawdę za grosze. No ale nie będę zamawiał specjalnie czterech karabinczyków, zakładał stronę i w ogóle i konto i pierdoły. Muszę się z kimś dogadać, kto ma Ali i robi tam zakupy, że przy okazji, gdyby coś zamawiał, to takie karabinczyki ze 4 sztuki, samozaciskowe, ja bym poprosił. Bardzo fajnie, szybka robota, ponieważ linkę wystarczy, że przepleciemy tylko w ten sposób i w ten. Tutaj zaciśniemy i już ta linka nam nie puści. Świetna sprawa, muszę tego naprawdę więcej pokupować. No jest eleganckie, także jeszcze to od Matiego dostałem, dziękuję bardzo. Co do naszywek, naszywki nie wiem, daj Boże, że firma Wamu już je szyje, że już są w produkcji i że jak najszybciej do mnie dotrą, bo bardzo dużo osób już wypisuje do mnie o te naszywki. Ja też w sumie chciałbym już je mieć, może nie wszystkie, bo nie wiem tak naprawdę ile osób z Was kupi. Z tego co podliczałem głosy, gdy robiliśmy głosowanie, no to wiadomo, że bardzo dużo osób napisało, że chce, jednak znając życie i realistycznie, to połowa z tego nie weźmie. Więc naprawdę niewielką ilość biorę na pierwszy taki rzut już tej nowej, już gotowej naszywki. To nie wiem, może z 20-30 sztuk, z 30 sztuk na pewno wezmę. Zobaczymy jak one pójdą, jeżeli one pójdą, to będę domawiał następne. I wtedy zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na razie nie chcę się wygłupiać i z siebie robić barana. Tak można to powiedzieć. No dobra. Co miałem powiedzieć, to Wam powiedziałem. Naszywki mam nadzieję, że niebawem będą. Mam nadzieję, że niebawem uda mi się gdzieś wyskoczyć do lasu, chyba że weekend będę miał ciężko zapracowany, także nie uda mi się. Ale postaram się. Jeszcze dodatkowo chciałbym zrobić, jak już pójdę w końcu do tego lasu, chciałbym zrobić fajną nową serię filmów, ale będą one na zmianę z budową chaty. Ponieważ na budowę chaty składa się taka sytuacja, że brakuje mi tam materiału. Materiału drzewnego jest tam mnóstwo, jednak nie takiego, jakiego ja wymagam. I chyba będzie trzeba zrobić to w taki sposób po prostu, z czego jest. Nie będą to ładne, piękne belki, proste, ładne belki, z których ja tak sobie wyobrażałem, że ta chata powstanie. Będą ściany w formie plątanej palisady, czyli będzie trzeba i cienkie, i krzywe, i grube gałęzie mieszać ze sobą po prostu, i krótsze, i dłuższe, żeby powstała ściana. No niestety, chyba tak na to wyjdzie. Szkoda, bo chciałem, żeby to było z jednych ładnych pni. Jednak tak, no, nie uda mi się chyba tego zrobić. Materiału okazuje się, że mniej niż sobie zdawałem sprawę. Ale coś wykombinuję. Także na spokojnie chata Wikinga będzie dalej powstawać. Powiedzmy jeden odcinek z chaty Wikinga, jeden odcinek o czymś innym. Ale też w lesie i w sumie też o budowach. Także tak to będzie wyglądało. Będzie druga taka jakby seria czegoś i też będzie fajnie. Jeżeli tak jak dużo ludzi stwierdziło, że mój kanał kojarzy się z budowlami w lesie, jakiś szałasu tego, to chciałbym, aby z tym się kojarzył i chciałbym, żeby tak to wyglądało. Będę dążył w tym kierunku, oczywiście nic na siłę, nic sztucznego, tylko z tego, co naprawdę ja będę chciał i co ja będę uważał za słuszne. Oczywiście Wasze pomysły jak najbardziej są mile widziane i wiem dobrze, że takimi zawsze mnie obdarowujecie, dlatego będę korzystał z Waszych opinii, z Waszej pomocy i z własnego doświadczenia, z własnych umiejętności, jakie tamkolwiek posiadam. No nic, no fajnie, że mogłem wygadać się do kogoś.
I fajnie, że zajrzeliście, aby to obejrzeć. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że już w lesie. Bardzo o tym marzę. Pozdrawiam i trzymajcie się. Na razie, cześć. I ciemność.